części zazdroszczę mojemu bratu, że już ma taką prawdziwą rodzinę, żonę, na papierku, córkę, która jest moją chrześnicą i w zasadzie no, już niedługo 30, mam 27 lat i pojawiają się takie myśli, ale z kolei również pojawiają się myśli, że czy ja jestem na to gotowy, na tyle odpowiedzialny. Ja wiem, że jakby już się pojawiło to dziecko, no to na pewno bym dał radę, ale póki co chyba jeszcze muszę troszeczkę spoważnić. Kiedyś było inaczej, ludzie się tak nie zastanawiali, no tylko po prostu od razu. No tak, kiedyś było zupełnie inaczej. Kiedyś trójka dzieci to było coś normalnego, a dzisiaj dwójka dzieci to jest rodzina wielodzietna, prawda? Więc no, na pewno to się zmieniło. Wydaje mi się, że ludzie są bardziej rozważni, może też sytuacja polityczna. Nie wiem, jakoś tak po prostu jest, jest znaczny spadek. Kto będzie robił na emerytury? No, więc trzeba chyba będzie to zmienić. A skorzystasz z 500+, będzie dwójka? To znaczy, chciałbym finalnie mieć przynajmniej dwójkę, no, żeby ja wychowałem się z braćmi i wiem, że zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie, że zawsze było raźniej, więc chciałbym, żeby też moje dzieci miały takie wsparcie między sobą, ale wiadomo jak to jest w życiu. Jak pierwsze dziecko, znaczy ja nie wiem tego, ale te nieprzespane noce pewnie, wstawanie i tak dalej i potem ludzie się zastanawiają, ja się pytałem właśnie mojego brata, on mówi tak, też chciałem mieć dwójkę, a teraz mówi, że na razie jedno i starczy, więc różnie to bywa, no, na pewno będę miał dzieci, ale kiedy, tego jeszcze nie wiem.